Temat naszego dzisiejszego spotkania jest niezwykle ważny. Otóż, szanowni państwo, wzrok jest kluczowym narządem człowieka. I choroby wzroku to nie jest tylko problem medyczny, ale to jest również przede wszystkim problem społeczny. Problem społeczny, o którym należy mówić i któremu należy zapobiegać. Szanowni państwo, już w 1973 roku Kanadyjczycy wykazali, że styl życia w 55% odpowiada za nasze zdrowie, a organizacja opieki zdrowotnej tylko za 10% naszego zdrowia. Czyli to, co jest najważniejsze dla naszego zdrowia, to to, jakie wybory zdrowotne podejmujemy i jak się zachowujemy. O tym mówił pan profesor Pinkas. Ja w swoim wystąpieniu przedstawię państwu nieco więcej faktów. W 1973 już było wiadomo, że ten styl życia jest kluczowy dla naszego zdrowia, ale przez te niecałe 50 lat to pojęcie ewoluowało do takiego nowego pojęcia, jakim jest medycyna stylu życia. Ta medycyna stylu życia to jest niejako pojęcie i też podejście do zachowań zdrowotnych, które możemy podzielić na takie 6 głównych kategorii, czyli w ciągu naszego życia, każdego dnia, każdy z państwa, jak tutaj siedzicie na sali, podejmuje wybory zdrowotne w takich 6 głównych kategoriach. Po pierwsze mówimy o odżywianiu. Każdy z nas spożywa posiłki, o tym mówił już pan profesor Pinkas. Aktywność fizyczna to w jaki sposób idziemy do pracy, w jaki sposób spędzamy swój wolny czas, czy się ruszamy, ile kroków robimy. Następnie zarządzanie stresem. Stres niestety jest nieunikniony, ale pytanie, jak sobie z nim radzimy i jak na niego reagujemy. Ponadto mamy również do czynienia z zachowaniami dotyczącymi używek, zwłaszcza nikotyny i alkoholu. Higiena snu, niezwykle ważna rzecz, jak śpimy, czy jesteśmy narażeni na przykład na zanieczyszczenie światłem. To jest bardzo ciekawe, żeby sprawdzić, czy jak śpimy, to czy na przykład dociera światło, które może sprawiać, że nasza jakość snu będzie zupełnie inna. I szósty, niezwykle ważny element medycyny stylu życia, to są relacje. Relacje z bliskimi, z rodziną, przyjaciółmi, które również wpływają na nasze zdrowie. Jeżeli spojrzymy na listę czynników ryzyka, które wpływają na choroby oczu, to po pierwsze widzimy, że na przykład nadwaga, otyłość, która jest plagą XXI wieku, może zwiększać ryzyko retinopatii cukrzycowej AMD. Niski poziom aktywności fizycznej, tutaj również mamy AMD, JASK, retinopatię cukrzycową. Palenie tytoniu, najważniejszy czynnik ryzyka wielu chorób. Chorób płuc, chorób układu oddechowego, ale również chorób oczu. O tym musimy pamiętać, że palacze mają zwiększone ryzyko zaćmy, jaskry, AMD, retinopatii czy na przykład zespołu suchego oka. Nadużywanie alkoholu tutaj również mamy podobne konsekwencje zdrowotne. Niewłaściwe nawyki żywieniowe to jest ten główny czynnik, ale na przykład ekspozycja na promieniowanie słoneczne UV, ważne, że o tym mówimy, ponieważ nawet zimą warto nosić te okulary przeciwsłoneczne z dobrymi filtrami UV. A to, co jest szczególnie ważne dla osób aktywnych zawodowo, to jest ergonomia pracy oraz higiena snu i wypoczynku, czyli w jaki sposób traktujemy swoje oczy, w jaki sposób traktujemy swój wzrok. Żeby powiedzieć, szanowni państwo, o tym, jak styl życia wpływa na stan zdrowia populacji Mazowsza, to warto najpierw zastanowić się, jaki ten stan zdrowia populacji Mazowsza jest. Takim najważniejszym wskaźnikiem, który nas, lekarzy, specjalistów zdrowia publicznego czy epidemiologów informuje o stanie zdrowia populacji, to jest oczekiwana długość życia. I tutaj mam dla państwa dobre wieści, ponieważ mieszkańcy województwa mazowieckiego żyją średnio o 0,4 roku dłużej w porównaniu do średniej dla naszego kraju. Co więcej, jeżeli popatrzymy na województwo o najkrótszej długości życia, województwo łódzkie, to kobiety żyją o 1,5 lat dłużej niż kobiety w województwie łódzkim, a mężczyźni aż o 1,7 lat dłużej niż w innych województwach. Czyli jesteśmy na dobrym miejscu, ale zawsze możemy iść dalej. To, co niezwykle jest ważne z perspektywy zdrowotnej, ale również wpływa na nasze zachowania społeczne, ekonomiczne i gospodarkę, to jest starzenie się społeczeństwa, czyli te zmiany demograficzne, które już do nas nadciągają. To jest wyzwanie z perspektywy systemu ochrony zdrowia z uwagi na nową pulę pacjentów. Jeżeli spojrzymy państwo na sytuację województwa mazowieckiego, to również mam dla państwa dość dobre wieści, ponieważ z wiekiem oczywiście wzrasta ryzyko wystąpienia chorób oczu, ale jeżeli spojrzymy na strukturę demograficzną populacji Mazowsza, to według szacunków GUS-u w latach 2022-2060 populacja Mazowsza zmniejszy się tylko o 400 tysięcy mieszkańców i to będzie najmniejszy spadek spośród wszystkich 16 województw w Polsce. Jeżeli spojrzymy również na populację w wieku 65+, czyli tych
pacjentów wysokiego ryzyka okulistycznego, to tutaj niestety wzrośnie to z 19% aż do 30%. I my już teraz, właśnie poprzez takie wydarzenia, jakie organizuje pani profesor, musimy myśleć o tym, jak przygotować się na te wyzwania demograficzne. Co więcej, wzrośnie nam liczba osób w wieku po 80 roku życia, czyli już tych, którzy z bardzo, bardzo wysokim prawdopodobieństwem mogą mieć na przykład zaćmę. Czyli zmiany demograficzne wymuszają na nas już długofalowe planowanie kadr i zasobów ochrony zdrowia, tak żeby sprostać tym wyzwaniom. Jaki jest stan opieki okulistycznej na Mazowszu? 26 oddziałów okulistycznych, 210 poradni, średni czas oczekiwania około 200 dni. Stąd ważne są takie inicjatywy jak dzisiaj, żeby zapewnić mieszkańcom Mazowsza właśnie dostęp do badań okulistycznych, bo profilaktyka odgrywa kluczową rolę. Tutaj również województwo mazowieckie odgrywa ważną rolę w hospitalizacjach okulistycznych, ponieważ to jest aż 14% wszystkich hospitalizacji w Polsce z powodu chorób oczu odbywa się u nas na Mazowszu. Dlaczego, szanowni państwo, województwo mazowieckie jest wyjątkowe z perspektywy zdrowia publicznego? Nasze województwo jest wyjątkowe w wielu aspektach, ale z perspektywy zdrowia publicznego również widzimy pewne cechy, które wyróżniają nasze województwo. Otóż nasze województwo jest bardzo zróżnicowane, a takim najważniejszym czynnikiem, który nas, lekarzy, interesuje, to jest właśnie ta migracja ludności. Przybywa mieszkańców w tych dużych aglomeracjach, w Warszawie i Obuwarzanku Warszawskim, a ubywa mieszkańców na peryferiach naszego województwa. Jeżeli patrzymy na stan zdrowia populacji Mazowsza, to musimy brać pod uwagę te duże zróżnicowanie populacji województwa i nierówności w zdrowiu. Czyli nie możemy patrzeć tylko na Warszawę i Obuwarzanek, ale musimy brać pod uwagę również te wszystkie inne powiaty dookoła województwa, zwłaszcza te graniczące z innymi województwami. Mamy aż 42 powiaty, one są bardzo zróżnicowane, co może również wpływać na różnice socjoekonomiczne. Inne są przychody w Warszawie i Obuwarzanku, inne w powiatach granicznych z innymi województwami. Dojazd do pracy do Warszawy z ościennych powiatów również wpływa na styl życia. To są kolejne godziny spędzane w samochodach, wpływające na zachowania zdrowotne. To wszystko generuje fakt, że musimy jako lekarze, jako specjaliści zdrowia publicznego bardzo intensywnie przyglądać się sytuacji województwa mazowieckiego, nawet w podziale na powiaty. Jeżeli spojrzymy na styl życia, to mamy coraz więcej danych informujących nas o tym, jak żyją mieszkańcy Mazowsza. I tutaj jest jedna bardzo cenna inicjatywa właśnie samorządu województwa mazowieckiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie koledzy badali zachowania zdrowotne dzieci, czyli tej populacji, która nas najbardziej interesuje, bo jeżeli będziemy obserwować zachowania zdrowotne dzieci, to będziemy wiedzieć, jakie są problemy zdrowotne w przyszłości. I koledzy z WUM-u wykazali, że co piąty uczeń na Mazowszu ma nadwagę lub otyłość. I to jest naprawdę plaga XXI wieku, kiedy nasze dzieci są już zagrożone chorobami związanymi z nadwagą i otyłością. Główną przyczyną nadwagi i otyłości na Mazowszu jest po pierwsze zła dieta i brak ruchu. Również bardzo niepokojące dane są na ogólnej populacji Polski wśród dorosłych. Ponad połowa Polaków ma nadwagę i otyłość. Ta nadwaga i otyłość generuje całą kaskadę chorób, które sprawiają, że między innymi cierpi nasz wzrok. Nadwaga i otyłość są czynnikami ryzyka, między innymi cukrzycy, o których pani profesor mówiła, jak cukrzyca niszczy i dewastuje nasz wzrok. Choroby układu sercowo-naczyniowego, o tym mówił profesor Pinkas, ale również nowotwory, choroby kości stawów i choroby oczu. Czyli mechanizm jest dosyć prosty. Nadwaga, otyłość, cukrzyca, choroby naczyń, czyli tak zwane mikroangiopatie i uszkodzenie, dewastacja naszego wzroku. Drugim ważnym elementem jest aktywność fizyczna. I tutaj również mamy dane bezpośrednio dla naszego województwa. Wiemy na przykład, że 67% mieszkańców Mazowsza podejmuje aktywność fizyczną przynajmniej raz w miesiącu. Ale jeżeli spojrzymy na to, czy ta aktywność spełnia zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, to już jest tylko 43% dorosłych mieszkańców Mazowsza w wieku produkcyjnym, którzy są aktywni zawodowo. To są bardzo niepokojące dane, ponieważ brak aktywności fizycznej wpływa na nasze zdrowie w sposób negatywny. Mazowsze, co ważne, ma wysoki dostęp do różnych obiektów sportowych, w związku z tym ta infrastruktura jest, potrzeba chęci i czasu. Najczęściej wybieraną formą aktywności fizycznej jest jazda na rowerze, ćwiczenia na siłowni lub w klubie fitness, a także bieganie i pływanie. Istotny udział w promocji aktywności fizycznej na Mazowszu mają pracodawcy, bo to właśnie te pozapłacowe benefity, które otrzymują pracownicy, motywują ich do wzięcia aktywności fizycznej.
Jeżeli patrzymy na te najważniejsze czynniki ryzyka chorób, to tu wielokrotnie już mówiliśmy o paleniu tytoniu. I to jest poważny problem, ponieważ pali 8 milionów Polaków. To są bardzo duże dane. Niestety odsetek palaczy nam nie spada, a ci, którzy przestają palić tradycyjne papierosy, kompensują to sobie poprzez używanie albo e-papierosów, albo podgrzewaczy tytoniu. Dane archiwalne wskazują, że częstość palenia tytoniu na Mazowszu była niższa niż średnia dla Polski, ale niestety tutaj danych aktualnych nie mamy i to też jest wyzwanie dla badaczy z UKSW, żeby może zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby takie dane dostarczyć. W województwie mazowieckim obserwuje się tendencję do sięgania po nowe formy wyrobów nikotynowych, te uprzednio wspomniane właśnie e-papierosy i podgrzewacze. To jest szczególnie wysokie zjawisko wśród młodzieży w wieku szkolnym. Dzieci i młodzież w województwie mazowieckim są szczególnie narażone na ryzyko sięgania po te nowe formy wyrobów nikotynowych, głównie z uwagi na zachowania społeczne, zachowania grupowe osób młodych. Nadużywanie alkoholu, problem niestety często bagatelizowany w naszym społeczeństwie, gdy ten alkohol jest traktowany jako element spotkań rodzinnych, a nie jako istotny problem zdrowotny i substancja psychoaktywna. Problem nadużywania alkoholu może dotyczyć około 3 milionów mieszkańców Polski. Jeżeli spojrzymy na Mazowsze, to 413 tysięcy mieszkańców Mazowsza nadużywa alkoholu, a uzależnione od alkoholu jest ponad 80 tysięcy. To jest nie tylko problem zdrowotny, ale problem społeczny, bo niestety, ale alkoholizm generuje poważne problemy społeczne, zwłaszcza nie tylko dla alkoholika, ale również ich rodzin. W skali ogólnopolskiej na Mazowszu funkcjonuje najwięcej placówek leczenia uzależnienia od alkoholu. Wzorce picia alkoholu różnią się w poszczególnych powiatach w województwie. Tutaj mamy na przykład picie na umór w weekendy, co dominuje w Warszawie, a z drugiej strony regularne używanie alkoholu, na przykład wina. Czyli te niskowoltażowe alkohole, które są regularnie spożywane. Alkohol to również jest zaburzenie percepcji obrazu i to również wpływa na wzrok. Nawyki żywieniowe, o tym dużo mówiliśmy. Wiemy na przykład, że dzieci na Mazowszu jedzą za mało posiłków, pomijają śniadanie i często sięgają po produkty o niekorzystnym wpływie na zdrowie. Niskie spożycie warzyw i owoców. Tutaj również, jeżeli patrzymy na przykład na dorosłych, to mamy do czynienia z dosyć wysokim udziałem populacji, która używa na przykład diety pudełkowej, cateringu i żywienie w trakcie dnia pracy. To, o czym warto pamiętać, to jest również ergonomia. Ergonomia pracy w domu, czy ergonomia pracy w miejscu pracy lub stanowisku pracy przy komputerze w domu. Czy ono jest odpowiednio oświetlone, czy mamy odpowiednią odległość od ekranu. Zaburzenia snu są powiązane z objawami zespołu suchego oka. Jeżeli na przykład wiemy, że źle śpimy, to możemy mieć większe dolegliwości ze względu na zespół suchego oka. Niewłaściwa ergonomia stanowiska pracy, odległość od ekranu, oświetlenie może nasilać występowanie objawów okulistycznych i czas spędzony przed ekranem. To jest szczególnie ważne wśród dzieci i młodych dorosłych. Priorytetem w zakresie higieny wzroku jest m.in. poprawa ergonomii pracy i nauki oraz edukacja na temat higieny wzroku wśród uczniów, rodziców i osób aktywnych zawodowo. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ zbadaliśmy razem z panią profesor poziom wiedzy Polaków na temat profilaktyki chorób oczu, to dane są bardzo niepokojące. Ogólnopolskie badanie, które przeprowadziliśmy w grudniu 2022 roku, wykazało, że niewielki odsetek Polaków tak naprawdę zna metody profilaktyki i przeciwdziałania chorobom wzroku i występowaniu objawów okulistycznych. To jest około 1/4 mieszkańców Polski, którzy noszą okulary z filtrem UV w słoneczny dzień lub ograniczają czas pracy przy komputerze. Jeżeli również zapytamy Polaków o to, kiedy ostatnio badali swój wzrok, to te dane również są bardzo niepokojące. Istotny odsetek Polaków nie wykonuje regularnych badań wzroku, które są dość powszechnie dostępne. Ale szanowni państwo, co możemy zrobić? Jak możemy zadbać o ten dobry wzrok Mazowsza? Oczywiście wszelkie wydarzenia takie, jakie dzisiaj mają miejsce i jakie inicjują projekt Dobry Wzrok Mazowsza, są niezwykle ważne. Niezwykle ważne jest również wsparcie społeczne do takich wydarzeń. Ponieważ edukacja na temat wpływu stylu życia i indywidualnych wyborów zdrowotnych na narząd wzroku ma kluczowe znaczenie. Budowanie świadomości społecznej na temat chorób oczu, czynników ryzyka i metod prewencji. Promocja zachowań z zakresu higieny wzroku, ergonomii pracy, czasu spędzanego przed ekranem. Ograniczanie różnic regionalnych w
pod względem na przykład socjoekonomicznym i dostępy do ochrony zdrowia. Stąd właśnie ważne są takie badania w Polsce powiatowej, kiedy osoby, które niekiedy nigdy nie miały badanego wzroku, mogą z nich skorzystać. Szkoła jako miejsce promocji zdrowia wśród uczniów i ich rodziców to jest niezwykle potężne narzędzie, nie do końca teraz wykorzystywane, ponieważ dzieci kształtują zachowania swoich rodziców również z perspektywy zdrowia. Wspieranie działań prozdrowotnych podejmowanych przez pracodawców i przygotowanie systemu ochrony zdrowia na zmiany demograficzne, które są nieuniknione. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.